A z tej strony poszukiwać rzeczy historycznych. Dzisiaj jestem nad taką oto rzeczką, jak widzicie, w Woderach. No i co? Dzisiaj jest taki wypad na spontanie sobota, bo miałem inne plany, ale nie wyszły, więc postanowiłem wyjść na magnes. Mam go ze sobą i będziemy łowili właśnie na takim strumyku. Sorry za auta, bo tam jeżdżą z tyłu. Ale ogólnie też tutaj kiedyś już właśnie byłem w wakacje, jeszcze że przed wakacjami wyszła mi łuska izolator. A że po tej stronie, od tej strony wojska Armii Czerwonej i wojska radzieckie wkraczały do Grudziądza po prostu i szturmowały na Grudziądz, więc może coś ciekawego wyjdzie, więc postanowiłem tutaj poszukać, więc się włączę, jak coś ciekawego wyjdzie. Pierwszym fantem jest oto coś takiego. Przed chwilą to ściągnąłem z magnesu, ale niestety no jest to, się wygina, sypie się i nie mam pojęcia, od czego to mogło być, ale łowię dalej. Kolejnym dzisiaj fantem jest oto takie kółeczko. Ja się przeniosłem dalej, bo się tam zapadałem w mule. Ale tu też się zapada, bo jest straszny muł i mi dochodził aż dotąd, czyli do kolan. I tutaj na szczęście są kamienie, więc w kamieniach teraz trochę połowię. Właśnie teraz, przed chwilą, wytargałem taki drut. Ale ciężko się naprawdę chodzi, łowi. Ale dla was to będę robił. Po dłuższej przerwie wychodzą takie drobiazgi, ale naprawdę jest cicho z fantami, nic fajnego na razie nie wychodzi. Przeszedłem jeszcze kawałek dalej i mi zaczynają jakieś pierwsze fanty złomowe wychodzić, bo nic z militarki mi to nie przypomina, bo jest nawet w takim stanie, że nic nie przypomina, ale zostaję tu nad, powiedzmy, takim małym wodospadem i łowię. Teraz udało mi się coś takiego wytargać. Wygląda jak kamień, ale magnes to łapie, może jest to meteoryt. Ale w domu to przeczyszczę, bo to może być zarośnięte coś. Nie wiem, może jakiś toporek mały czy coś. Może coś będzie ciekawszego. Znowu po dłuższej chwili uzbierał mi się taki cały jeżyk, można powiedzieć, drucików i tak dalej. Ale jest jeden ciekawy przedmiot, bo jest stary nożyczek. Nożyk. Więc ogólnie jest fajnie, bo jest pierwszy taki ciekawy fant. Może jakiś stary wojskowy, kto wie. No i znowu niestety wyszło pełno drobnicy. Więc opuszczam jakże to miejsce cudowne i się przenoszę jeszcze tam dalej. Widzicie moją twarz? Widzicie moją twarz? Wiecie, co ja przed chwilą znalazłem? Tam właśnie pod tym już wam pokazuję. Nie uwierzycie mi, co znalazłem. Znalazłem srebrną monetę. I to jeszcze jaką dużą. Cesarstwo jakieś. Patrzcie, jaka piękna. Nie spodziewałem się tego. Mam sreberko. Ale piękne, naprawdę. O, jest rok 1928. Tutaj na dole widać ledwo co. O. Ale jaka piękna moneta. Mam sreberko. Pierwsze w moim życiu znalezione jeszcze pod takim tym. Idę szukać dalej. Ja tu chyba muszę z wykrywaczem przyjść, wiecie? Bo jeśli jest takie cudo, to może być tego więcej. Ale naprawdę, naprawdę ja się cieszę. Ja się nie spodziewałem, że ja sreberko znajdę. Piękna moneta. Możecie mi powiedzieć, co to jest? Czy to jest cesarstwo niemieckie? Czy... Chwila, bo mi telefon dzwoni. Rodzice jeszcze dzwonili spytać, czy wszystko w porządku. Powiedziałem im, co znalazłem. Chwilę się jeszcze przeszedłem. Drugą znalazłem. Jakie to jest szczęście. To też jest sreberko, ale to jest tym razem druga wojna światowa. Czekajcie, tą jedną odłożę. Tu mamy napisane, tylko musi mi telefon wyostrzyć. 1943 rok. Mam sreberko jedno. I druga ta to jest też sreberko, bardzo piękne. I to jest rok 1928. Więc wypad na magnes neodymowy skończył się znalezieniem dwóch sreberek. Ja jeszcze tam poszukam, bo ta jedna była lekko podkopana. Mam saperkę, podkopię lekko, zobaczę. Może uda mi się jeszcze wyjąć. Naprawdę wam mówię, te dwie monetki mnie tak dzisiaj zadowoliły, tak ten dzień uratowały. Bo dzisiaj tak miałem popsuty dzień, stwierdziłem, że idę na magnes, może coś się uda znaleźć. I te dwa sreberka mi wyszły. Piękne monetki, naprawdę. Idę jeszcze tam poszukać. I chyba tu z wykrywaczem wrócę, bo jestem naprawdę ucieszony z tych dwóch sreberek. Jak jeszcze coś znajdę, piękne dwie monetki, to jeszcze wam pokażę. Ogólnie to jeszcze udało mi się trochę tam przekopać. Teraz muł musi opaść, jakby spłynąć. Spływa tu woda teraz. Ale naprawdę te dwa sreberka, te dwie srebrne monety,
To jest mój strzał życia do tej pory, bo nigdy w życiu nie znalazłem srebra na magnes sieneodmowym. I to nie jest fingowane, ja wam mówię, naprawdę, ja je znalazłem, ja ich nie podrzuciłem. Piękne dwa sreberka. W domu zobaczę, jakie to są, jakie to jest cesarstwo, chociaż to jest jedna międzywojennie, co wygląda mi. Zaraz wam pokażę jeszcze. A druga to wojenna, ale piękne dwa sreberka i to dwa duże sreberka, więc naprawdę sztos monety. Zaraz jeszcze tam pójdę zobaczyć, czy nie ma ich więcej, ale naprawdę, naprawdę, brodaty, jeśli to oglądasz, mam swoje pierwsze dwa sreberka, pozdro serdeczne. Jak widzicie, naprawdę to są sreberka, no trochę są pouszkadzane, ale trochę przeleżały w wodzie. Tu widzicie datę, 1943 rok, czyli wojna, druga wojna światowa. A tu jest ledwo co widoczna data, 1928, czyli ta jedna jest międzywojenna, a ta druga z drugiej wojny światowej. Ale naprawdę dwa przepiękne sreberka. Naprawdę, ja wiem, że się tak zachwycam, ale to moje pierwsze dwie srebrne monety, które udało mi się znaleźć. I to jeszcze... no na takiej rzece, na takim czymś, nie spodziewałem się, więc no naprawdę sztos. Chyba jutro tu przychodzę z wykrywaczem i z sitem w woderach, bo jeśli tam tego siedzi więcej, to ja to wszystko przesituję, całe to co jest tam, wszystko będzie przesitowane, naprawdę, bo dla kilku takich monet warto wszystko zrobić, naprawdę. No dla poszukiwacza coś, znalezienie czegoś takiego, to jest, czyli dla mnie to jest naprawdę wielkie przeżycie. Ale piękne dwie monety. Jeśli wiecie, co to są za monety, możecie śmiało wpisać w komentarzach. Więc ja już kończę mój film. Niestety więcej monetek nie wyszło, ale jutro sprawdzę. Straż, coś się pali pewnie, nieważne. Ale jutro sprawdzę, natomiast sitem przekopię wszystko. Mogę wam to nawet nagrać, będzie film super. Czy nie ma. A teraz zobaczcie, co udało mi się znaleźć w przeciągu tych 2 godzin poszukiwań. A więc jak widzicie, wyszło mi trochę złomu i dzisiaj dwa najlepsze fanty z dzisiejszego dnia. To są oto te dwa sreberka. Na 99% mam pewność, że to są sreberka, bo się zachowały w stanie praktycznie idealnym, ale też leżały w mule. Nie chce mi coś telefon wyostrzyć. O proszę, jakie piękne. No odwracam na drugą stronę. Piękniusie sreberka, naprawdę. Strzał, to jest strzał mój życia, naprawdę. Są takie piękne, że aż... no nie mam słów po prostu. Dwie piękne monety, strzał życia. To by było na tyle z tego filmu. Pamiętajcie, jeżeli on wam się spodobał, zostawcie lajka w górę, bo to motywuje do poszukiwań. Dzięki poszukiwań mamy oto takie skarby. Więc, a jeśli wam się podoba mój kanał i reszta moich filmów, zapraszam do subskrypcji jego, bo naprawdę... pierwszy raz takie rzeczy na łowieniu magnesem neodymowym znalazłem. Może jeszcze kiedyś znajdziemy, może jeszcze coś lepszego się uda. A tymczasem do zobaczyska w dzisiejszym filmie. Prawdopodobnie dzisiaj to wrzucę, czyli w sobotę. To cześć, siema, z tej strony poszukiwacz rzeczy historycznych. Maneczko, ja już jestem w domu, chciałem wam tylko powiedzieć, upewniłem się, sprawdziłem. To na 100% są dwa sreberka, bardzo piękne, bardzo ładne, więc pozdrawiam was serdecznie. Oby jutro też wyszło na jutrzejszym filmie, jak będę przeszukiwał, to wszystko sitem będę sitował. Więc no, to by było na tyle. Potwierdzone mamy już, bo na internecie sprawdzałem na ten, że to są stop, to jest z czego są zrobione, czyli są ze srebra, więc mam potwierdzenie. Na 100% są ze srebra, więc sztos fanty, fanty życia, normalnie trafienie życia, więc nie przedłużam. Cześć, siema, elo.